Zawisza. Myślę, że ta obecność jest dodatkowym usprawiedliwieniem, że w pierwszej kolejności oddam głos pani poseł, bo nie wiemy, czy maleństwo za chwilę umożliwi zabranie tego głosu. Także bardzo proszę, pani poseł Zawisza najpierw. Dzień dobry, dziękuję bardzo za umożliwienie zabrania głosu. Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo, ja mam kilka pytań. Te, które, na które już uzyskałem odpowiedź, po prostu pominę. Ale wydają mi się dosyć ważne kwestie promocji jednak. To znaczy usłyszeliśmy, że trzeba odwlekać promocję, żeby nie zawieść, znaczy kampanię informacyjną, żeby nie zawieść obywateli. Czy pan minister Dworczyk i pan minister Niedzielski widzieli badania opinii publicznej o stosunku do szczepień? Gorsze wyniki są w naszym, na naszym kontynencie tylko w Rosji. Trzeba pracować nad tym tematem już dzisiaj i nie ma co czekać. Znaczy ludzie potrzebują odpowiedzi na pytania. Ludzie nie wiedzą, kiedy będą szczepieni, w jakiej kolejności i oczywiście mogą sobie pobrać 37-stronicowy dokument, program, Narodowy Program Szczepień. Problem jest taki, że większość ludzi tego po prostu nie zrobi. To znaczy oni potrzebują dostać ulotkę do skrzynki, potrzebują przeczytać o tym w swojej gazecie, potrzebują dostać SMS-a, potrzebują dostać maila, potrzebują dostać to na swoich mediach społecznościowych i powinni być tym bombardowani. To znaczy otworzą lodówkę i tam powinna być informacja, kiedy będą mogli się szczepić, w jakiej kolejności i jak to wygląda, jeżeli chodzi o ich dostęp. To znaczy, czy będą mogli się szczepić na przykład, nie wiem, poza miejscem swojego zamieszkania, czy będą mogli się szczepić, nie wiem, jedną dawkę w jednym miejscu, drugą dawkę w innym miejscu, ponieważ akurat muszą wyjechać, a tak trafił im się termin. I oni muszą uzyskać odpowiedzi na te pytania, jeżeli chcemy wyszczepić więcej niż 30% populacji, a żeby móc uzyskać tutaj tak naprawdę odporność zbiorową, potrzebujemy wyszczepić 70% populacji, więc trzeba tych ludzi zachęcać, zachęcać i jeszcze raz zachęcać, a robimy to informacją i pewnością, że to, co usłyszą od rządu, będzie prawdą. Kolejne pytanie. Czy polski rząd, przynajmniej od któregoś momentu, wzorem Wielkiej Brytanii i Danii, planuje zmienić program szczepień tak, aby priorytetem było na wczesnym etapie zaszczepienie zapasami szczepionki jak największej liczby osób pierwszą dawką, by zyskać w ten sposób jak najprędzej chociaż częściową ochronę szerszej populacji, niż miałoby to miejsce w reżimie, gdzie rezerwujemy dwie dawki szczepionki od razu? Czy przewidywany jest mechanizm dopuszczenia do szczepienia osób z różnych grup, później uprawnionych w przypadku niskiej frekwencji w grupie szybciej uprawnionych? Jeżeli tak, to przy jakich wskaźnikach? Jaki stopień zaszczepienia zakłada Ministerstwo Zdrowia w kolejnych miesiącach w 2021 roku, kiedy osiągniemy próg odporności zbiorowej, który szacuje się na poziomie 70% zaszczepionych? To jest bardzo ważne. Jeżeli chcemy jako społeczeństwo czuć się bezpiecznie, potrzebujemy tak naprawdę tej informacji żeby ministerstwo przedstawiło nam swoje założenia. Czy jeżeli powyższe założenia nie zostaną spełnione, nie zaszczepimy planowanej na kolejne miesiące liczby osób, Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie obowiązku szczepień. W dłuższej perspektywie może też być konieczne wprowadzenie obowiązku szczepień, by podtrzymać zyskaną w trakcie Narodowego Programu Szczepień odporność i czy jest to rozważane przez Ministerstwo Zdrowia. Mamy doniesienia o tym, że mimo możliwości technicznych w szpitalach węzłowych szczepionki są transportowane w normalnych samochodach chłodniach, co skraca czas przechowywania szczepionki. Czy ministerstwo tutaj planuje, jakby, bo to jest w kontekście tego, co padało, że to się nie dzieje tam, gdzie są odpowiednie środki techniczne, no więc niestety dzieje się. Jak wygląda łańcuch szczepionek? Proszę o doszczegółowienie. Ile czasu średnio trwa dowóz? Ile czasu średnio ma punkt szczepień łącznie z dowozem, by przechowywać i podawać szczepionki? Czy dowóz jest w temperaturze minus 70? Czy czas dostawy trzeba wliczać do tych 5 dni? Ile szczepionek do tej pory zutylizowano ze względu na nieprawidłowe przechowywanie i transport? Jaka liczba przepadła ze względu na przykład na niestawienie się dostatecznej liczby pacjentów, by wykorzystać wszystkie rozmrożone dawki? Czy będzie odbywać się planowana redystrybucja niewykorzystanych dawek szczepionki? Jaki to będzie miało wpływ na listy oczekujących w różnych punktach szczepień? Jak szybko będą musiały się stawiać osoby, które będą mogły być zaszczepione nadmiarowymi szczepionkami? Ja wiem, że pan minister Dworczyk twierdził, że to jest w gestii szpitali w tym momencie, tych 509. Problem jest taki, że ludzie muszą to wiedzieć. Znaczy, jeżeli tego nie wiedzą, to po prostu nie będą w stanie tak naprawdę zaplanować sobie tej szczepionki, ani nie będą w stanie się zgłosić. Kiedy rozpoczynało się szczepienia kolejnych grup i kiedy jest planowany trzeci etap?
Co z dostępnością szczepień dla osób z niepełnosprawnościami, w tym zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną, która wiąże się według badań z olbrzymim ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID, to znaczy czy te osoby zostaną włączone do pierwszej grupy i czy w OPS-ach i w zakładach opiekuńczo-leczniczych osoby, które są poniżej 60 roku życia, również będą szczepione w fazie pierwszej. Czy rząd planuje w drugiej grupie szczepionych, czyli nauczyciele, uwzględnić pracowników żłobków? Czy co z pacjentami po transplantacji? Jakie są wytyczne Ministerstwa Zdrowia dla szczepień tych osób? Czy zostaną ujęte w fazie pierwszej? Co z dostępnością dla osób Pani bezdomnych? Pani poseł, naprawdę, ja już kończę, no litości, mam ostatnie trzy pytania, przepraszam. Ale to nie wiem, i zamkniemy komisję, no proszę dać szansę też innym zadawać pytania. No Pani poseł, naprawdę. Ostatnie trzy pytania. Zapewniam Panią, że część z tych rzeczy padnie za chwilę. Naprawdę. Chodzi mi o osoby bezdomne i wolontariusze oraz pracowników, którzy zajmują się osobami bezdomnymi. Jak rząd planuje do nich dotrzeć i kiedy, w której fazie planuje wyszczepić pracowników oraz wolontariuszy, tak żeby oni mogli bezpiecznie świadczyć Pani poseł, pomoc? Jak Dobrze, będzie, jak jakieś pytanie nie padnie, to będę Państwu ponownie udzielał głosu. To nie jest tak, że pierwsze trzy osoby zadadzą wszystkie pytania, a reszcie podziękujemy. No, no jest grupa posłów, naprawdę mnóstwo osób się zapisało. Ale panie bardzo proszę, no bardzo. Obywatele i oni się martwią. Poprosiłam ich o... Ja rozumiem, ale nie jest Pani jedyna na sali. No udzieliłem Pani pierwszej głosu, naprawdę. Zadała Pani jakieś 15 albo 20 pytań. 14. No widzi Pani, no dobrze policzyłem. Także jak jeszcze coś zostanie, to udzielę Pani powtórnie głosu.